Siemka, tu Trashing Mat, wracamy do Mega Kampanii. A ostatnio z powodu zapalenia płuc zmarła królowa Helena. Boguchwał poślubił księżniczkę litewską Anastazję, która urodziła mu dwie kolejne córki. Król z sukcesem aż trzykrotnie interweniował po stronie swego litewskiego teścia, lecz w trakcie jednej z bitew został bardzo poważnie okaleczony. Dobra, powracamy do naszej rozgrywki. No i po śmierci króla Olega, królowa Anastazja objęła władzę nad Jaćwiężą. No i najwyraźniej włada ona tą krainą jako władczyni niezależna, nie podlegająca swojej starszej siostrze, a więc królowej Praksidzie. Ale najwyraźniej pomimo tego stanęła ona do walki po stronie swojej siostry przeciwko zbuntowanemu księciu Żmudzkiemu. No i Boguchwał mógłby teoretycznie złożyć swojej małżonce ofertę pokojowej wasalizacji, co oznaczałoby przyłączenie Jaćwięży do Polski. Nie jest to jednak możliwe tak długo, jak długo toczy ona wojnę. No i co prawda wojna z księciem Żmudzi dobiegła końca, ale pomimo tego, z jakiegoś powodu, królowa Anastazja nie zamierza składać Boguchwałowi hołdu. No kto wie, być może z powodu różnic kulturalnych, sprzeciwia się temu tamtejsze możnowładztwo. Spoglądając na konflikt pomiędzy księciem Małopolski, a córką naszego króla Zwinisławą, mamy tutaj dość ciekawy rozwój sytuacji. No, ponieważ po stronie naszej córki stanęło kilku polskich wasali. Między innymi księżna Grodna Nadzieja i księżna Pomorza Gdańskiego Grzymisława. A to prawdopodobnie dlatego, że są one członkiniami tego samego rodu, a więc rodu mazowieckich. No, z tym, że niestety po stronie księcia małopolskiego Jacka stanął także jego potężny ojciec, a więc książę śląski Zbyszko. No i niestety nowi sojusznicy naszej córki zaatakowali wroga w sposób nieskoordynowany. I wojna ta zakończyła się ostatecznym uwięzieniem Zwinisławy. Ale co ciekawe, książę Jacek nie odebrał jej Krakowa. No i teraz tak, nasz król chciałby zapewne dokonać zmiany prawa dziedziczenia. No, ponieważ prawo równego podziału, choć sprawiedliwe, doprowadza do znaczącego osłabienia tronu. No, dlatego też będzie chciał on przywrócić prymogeniturę, a więc prawo, w którym najstarsze dziecko dziedziczy wszystko. No i aby tej zmiany dokonać, musimy mieć odpowiednio wysoki autorytet korony, a taki w tej chwili mamy. Nie mogą się także toczyć żadne wojny wewnątrz królestwa, a taka wojna właśnie dobiegła końca. Król musi także mieć pozytywne relacje z wszystkimi bez wyjątku wasalami. No i nasz król ma tutaj pozytywne relacje z niemal wszystkimi, z wyjątkiem jednej, a więc księżnej Grodna Nadziei. No, która oczywiście pożąda swojego terytorium de jure, które obecnie znajduje się w rękach króla. No i cóż, Boguchwał nie przekaże jej Grodna, spróbuje ją jednak przekonać siłą perswazji i odrobiną złota. No i świetnie, udało się ją przekonać i możemy przywrócić prymogeniturę. No tak więc wszystkie tytuły i ziemia naszego króla zostaną odziedziczone przez Zwinisławę. No ale właśnie, naszego króla bardzo niepokoi, że jest ona w tej chwili uwięziona przez księcia Małopolski. No niestety niewiele on może tutaj zrobić. I dlatego też zdecyduje się tutaj na dość radykalny krok, a więc nakaże młodemu Jackowi, by ten zrzekł się bycia suwerenem feudalnym Zwinisławy. No tak więc bardzo popsuje to relacje z tym wasalem, popsuje także relacje z wszystkimi innymi, a to dlatego, że oznaczałoby to złamanie feudalnego kontraktu. No i cóż, nie mamy tutaj rebelii i książę Jacek podporządkował się królewskiemu nakazowi. No tak więc Zwinisława nie podlega w tej chwili już księciu Małopolski i staje się wasalem bezpośrednio podlegającym tronowi. No z tym, że niestety nie rozwiązało to kwestii jej uwięzienia w lochu księcia Jacka,
No, dlatego też nasz król zdecyduje się wysłać regentom z Winisławy sporo złota, które, miejmy nadzieję, wystarczy na zapłacenie okupu. Zbudowaliśmy także nowy zamek na ziemi krakowskiej, a więc zamek w Olkuszu. No i ponieważ ten nie jest w ogóle rozwinięty, rozbudujemy tamtejszą twierdzę. No i świetnie, dzięki wsparciu finansowemu naszego króla, Zwinisława wyszła z lochu za okupem. Ach, no i proszę, Bogu chwał zatroszczył się o przyszłość swojej córki w samą porę. No, ponieważ niestety umiera on w wieku zaledwie 41 lat, no z powodu ran, których doznał w bitwie z litewskimi buntownikami. No cóż, tak więc umarł król, niech żyje młoda królowa Zwinisława. A nasza 9-letnia władczyni jest dziewczyną odważną i cyniczną. No tak więc jest ona w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, no ponieważ jest nie tylko kobietą na tronie, jest także wciąż dzieckiem. No ale na plus mamy tutaj fakt, że Kraków i Sącz zostały przyłączone do królewskiej domeny. Dobra, spójrzmy w tej chwili na najważniejszą osobę w królestwie, a więc regenta. A tym jest 39-letni kasztelan Brzeska, niejaki Leszek. Jest on charyzmatycznym negocjatorem, człowiekiem cynicznym, cierpliwym, podstępnym, chciwym i sprawiedliwym. No i właśnie, wydaje mi się, że podstępna natura naszego regenta weźmie tu górę. I wykorzysta on tą sytuację, aby zneutralizować zagrożenie ze strony wasali. No bo cóż, mamy tutaj powody, aby uwięzić potężnego księcia śląskiego Zbyszka. Leszek mianuje także nowego wojewodę, którym staje się starosta Gorlic Gniewosz, no, który jest doskonałym wojownikiem i dowódcą. Mianuje także nowego skarbnika, którym będzie starosta Radomia Twardomir. No i wysyła on wojewodę Gniewosza na Górny Śląsk, tak aby osobiście dokonał aresztu tamtejszego księcia. No i świetnie, udało się uwięzić Zbyszka, no który znajdując się w czerskim lochu, nie będzie mógł się zbuntować. A kolejnym ruchem regenta Leszka będzie przeniesienie dworu do Krakowa. No bo cóż, Czersk nie jest zbyt ludną prowincją, a ziemia krakowska to jedna z najbogatszych części królestwa. Zwinisława nie może pozbyć się odczucia, że jej regent, kasztelan Leszek, nie zawsze postępuje dla jej dobra. Twierdząc, że zbuduje to osobowość, nakazał on młodej królowej wyszorować ptasie odchody z zamkowego dachu. Ale co, jeśli straci ona chociaż raz równowagę? Ach, no faktycznie, chyba dość niemądry sposób wychowawczy naszego regenta. Miejmy nadzieję, że naszej królowej nic się nie stanie. Zwinisława kilkukrotnie nieco się zachwiała, ale nic się jej nie stało. Po całym dniu pracy dach błyszczał niczym nowy i królowa bezpiecznie z niego zeszła. Postanowiła, że jeśli tylko ptaki powrócą, to poćwiczy sobie na nich strzelanie z łuku. Okej. No tak więc nasza władczyni jest bezpieczna. Regent Leszek zaaranżował Zwinisławie niewielką wycieczkę po najbliższej okolicy, tak aby mogła odwiedzić mieszkających tam poddanych. Gdy orszak wjechał w gęste zarośla, jej eskorta w tajemniczy sposób zniknęła i młoda królowa została pozostawiona sama sobie. No to bardzo dziwne. Gdy Zwinisława powróciła do zamku kilka godzin później, straże niemal nie wpuściły jej do środka, biorąc ją za prostą chłopkę. Jej twarz była brudna, a wspaniała suknia porwana. Jednak królewski pierścień, który posiadała, potwierdził jej tożsamość. Tylko cudem zdołała go ukryć przed bandytami, których spotkała po drodze. A niech to, no, kolejna niebezpieczna przygoda i po raz kolejny królowa miała chyba bardzo dużo szczęścia. Stary nudziarz Leszek zaaranżował Zwinisławie kolejną wycieczkę. Tym razem w sam środek jakiegoś odludzia, gdzie królowa miała spotkać się z pewnym zagranicznym dygnitarzem.
Gdy jej powóz podążał krawędzią głębokiego wąwozu, woźnica stracił nagle kontrolę nad końmi. A niech to, no, zobaczmy, co z tego wyniknie. Królowa wyskoczyła z powozu w ostatniej chwili. Tuż potem stracił on koło i runął w głąb wąwozu, rozpadając się na drobne kawałki. Woźnica, który wyskoczył z wozu przy pierwszej oznace kłopotów, spoglądał na królową, marszcząc brwi, tak jakby był nieco zawiedziony. A niech to, no cóż, sytuacja robi się coraz bardziej podejrzana. Zwinisława przechadzała się królewskim dziedzińcem, jak gdyby nigdy nic, gdy nagle dookoła niej pojawił się wielki cień. Królowa w ostatniej chwili spojrzała w górę, zauważając straszliwie otyłego gwardzistę, który, krzycząc panicznie, runął z murów prosto na nią. Dobra, zobaczmy, co się stanie. Gwardzista tylko cudem, zaledwie o włos, minął królową, roztrzaskując się na dziedzińcu tuż obok. A na murach, dokładnie w miejscu, skąd upadł, stał regent Leszek, który drżącym głosem zapytał Zwinisławę, czy nic się jej nie stało. No mamy kolejny podejrzany wypadek. No i chyba ma to dość spory związek z regentem Leszkiem. No i nie jest to chyba tylko wina jego niekompetencji. Królowa udała się do swojej komnaty na spoczynek, cały czas myśląc o dziwnej serii wypadków, które się jej ostatnio przydarzyły. Nagle ktoś potężnie uderzył w drzwi i do komnaty z hukiem wpadł Leszek. W jego oczach Zwinisława zauważyła palącą nienawiść, a w ręku sztylet. Regent wściekle rzucił się na królową. Leszek dźgał i ciął furii sztyletem, za każdym razem mijając Zwinisławę o włos. Do komnaty wpadli w końcu gwardziści, którzy odciągnęli wrzeszczącego regenta. Dlaczego nie zginiesz? Wykrzyczał na koniec Leszek. No i cóż, miejmy nadzieję, że królowa będzie już w tej chwili bezpieczna, no ponieważ podstępny Leszek przestaje być regentem i zostaje wtrącony do lochu. 10-letnia Zwinisława miała tutaj bardzo dużo szczęścia i być może w przetrwaniu naszej młodej władczyni pomogła jej odwaga. Dobra, tak więc nowym regentem staje się niejaki Andrzej z Torunia, który jest twardym wojownikiem i żołnierzem, jest także myśliwym, jest także człowiekiem lubieżnym, zadowolonym, dobroczynnym, arbitrarnym i cierpliwym. No cóż, miejmy nadzieję, że będzie on lepszym regentem niż Leszek. Mamy tutaj także problem nieco zbyt rozległej domeny, dlatego też zwrócimy Grodno tamtejszej księżnej Nadziei. Okej, także to tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.